Ciekawy? Wygląda nie. Dobrze. To jest, jakby o tym będę chciała powiedzieć. No, kilka słów o sobie. Na poprzedniej konferencji chyba głównie zapomniałam powiedzieć trochę o sobie. A potem bym chciała powiedzieć o tej kobiecości, o kobietach, ale od strony... Ja to wszystko nazywam filozofią przyrody. Filozofia przyrody to jest ta starożytna wiedza, ale ta najgłębsza. W sensie to już nie jest ani Lechia konkretnie, ani słowiańszczyzna, czyli jeszcze dużo głębiej, sięgając do tego najbardziej bazowego momentu. Właściwie nawet tak jakby powiedzieć Ariów, ale to chyba jeszcze wcześniej. Jak gdyby ogólnie najstarsza starożytna filozofia, taka najbardziej bazowa, łącząca się i z szamanizmem, i z tym, co w Wedach jest zapisane. I no i oczywiście słowiańszczyzna. Czekajcie, muszę wziąć sobie do picia jeszcze. Więc są takie trzy elementy, o których ja będę chciała powiedzieć, ale mam nadzieję, że was nie zanudzę, bo będę chciała, żeby to było praktyczne. Ale chciałabym powiedzieć o energiach, jak funkcjonują, w ogóle energia, jak funkcjonuje. I jak to jest powiązane z żywiołami i z archetypami. Czyli będzie się to łączyć i z mitologią trochę, więc myślę, że będzie takie opisowe i dosyć ciekawe. No dobra, to idźmy do tego tematu. To jest coś, co już pokazywałam, jeżeli tutaj są moje wizytówki, jeżeli ktoś chce zajrzeć. Kontakty są wszystkie do mnie tutaj. I co ja robię, bo jakby ja wiem, że większość osób myśli, że ja się zajmuję językiem, edukacją i gramatyką, ale tak naprawdę to jest taka działka, która już dla mnie jest właściwie trochę zamknięta. Ja się zajmuję, mam taki projekt, który obejmuje właściwie głównie kręgi dla kobiet. Ja to przygotowałam dosyć długi czas, natomiast no, od tego roku te kręgi istnieją. Książki oczywiście cały czas piszę, znaczy teraz bardziej próbuję je wydać niż piszę. Natomiast to też nie są tylko książki o języku, ale książki takie szersze, tematy społeczne, właśnie takie o kobiecości, o mitologii. Chyba pokazywałam gdzieś, że książka, która pierwsza właściwie była, to była mitologia porównawcza, słowiańska i wedyjska, a potem były wszystkie to o języku. No i robię też takie porady i analizy, które oparte są na starożytnej wiedzy, w tym sensie, że ja używam kilku narzędzi. No tak jak mówiłam, nie rozmawiałam z kimś dzisiaj, że jeżeli użyje się tylko jednego narzędzia do analizy, w sensie nie wiem, no na przykład astrologii, tak? I jeżeli jeszcze to będzie podane w postaci takiego pliku, który jest taki do przeczytania, to to jest mało praktyczne. Ja jestem bardzo praktyczna i mam takie podejście trochę jak nauczyciel, a trochę takie, no takie bardzo praktyczne. I faktycznie zazwyczaj, jak ktoś do mnie przychodzi, a tak mam całe życie, jakby wydawało mi się, że to jest takie obok i że jakby ludzie przychodzą porozmawiać, czy to była babcia, czy ciocia, czy kuzynka, czy jakaś koleżanka, gdzie bym nie jechała, to zawsze było dużo takich rozmów i otwarcia. I mi się wydawało, że ja nic nie robię, natomiast okazywało się, że samo bycie i słuchanie bardzo dużo robiło. Ja to traktowałam tak dodatkowo i zawsze miałam jakiś zawód obok tego. Natomiast w pewnym momencie, jakby to powiedzieć, no tak trzeba chyba wprost powiedzieć, że usłyszałam, że to właśnie mam robić. Czyli konkretnie jakby skierować się do kobiet bardziej niż do dzieci, do tych kobiet, które zawsze koło mnie były. No i z nimi, jakby to powiedzieć, przepracowywać pewne energie, bo kręgi polegają na tym, że się po prostu jest najbardziej razem w kręgu i ta energia płynie, słuchamy się wzajemnie i robimy ewentualnie jakiś element taki, ja używam takich kart, które tworzę z różnych inspiracji, tworzę dla każdego konkretnego kręgu tematycznego inne karty i różnie je wykorzystujemy. To jest jakby duży potencjał. Za każdym razem trochę inaczej.
to zapraszam do Kremlu, jak ktoś chce, są w rzeczywistości i online i wtedy można zobaczyć, jak to wygląda. No to jest, jakby tutaj rozrysowałam, jak to wygląda, czyli jak funkcjonuje, bo to, co ja robię, jest połączone. Kręgi są w pewnym, są pewne tematy, w pewnym cyklu i to jest taki proces, który się przechodzi przez rok, od stycznia do grudnia. Książki są w takich samych działach, robię też transmisje na Facebooku i potem one są na YouTubie. I właściwie tylko porady i analizy są takie indywidualne, w tym sensie, że jak ktoś przychodzi, no to jakby ma konkretny jakiś swój osobisty problem, przychodzi zwykle w jakimś krytycznym dla siebie momencie, no i to jest indywidualne wtedy dla niego. Okej. Okay. Stwierdziłam, że powiem też to. To jest coś, co ja słyszałam całe życie, ale chyba niedawno dopiero stwierdziłam, dobra. Jesteś czarownicą, nie jestem czarownicą. Kto to jest czarownica, nie? No właśnie. To jest czarownica, czarownica czaruje. Na pewno byłam kiedyś. Ale tak jak to się mówi, taka moda nastała, żeby tym mówić, że jak gdyby jestem wiedźmą. No i ja tak nie jestem żadną wiedźmą, ale to nie jest moje, to nie ja wymyślałam, tak do mnie mówiono. Natomiast ponieważ jestem bardzo głęboko w tej kulturze słowiańskiej, to bliskie mi są te archetypy, te moce, te boginie związane z boginiami słowiańskimi. No i w pewnym momencie zaczęłam to sprawdzać, no co chodzi z tą wiedźmą, tak? I ja powiem wam zaraz najpierw na sobie, a potem tak naprawdę jak funkcjonuje w ogóle kobiecość, tak? Po prostu są pewne elementy, pewne archetypy i no i to decyduje o tym, jaką kobietą jesteśmy. Ja mam te trzy archetypy główne. Ładna, marzanna, dziewanna. Natomiast no to też jest taka rzecz, o której ja zwykle nie mówię, ale stwierdziłam, dobra, to będzie taki wyjątkowy wykład i chyba go nie powtórzę. Tutaj kolega chyba Bartek, tak, mówił bardzo o takich duchowych rzeczach. Więc jakby kiedyś byłam, jakby sprawdzałam różne rzeczy i powiedziałam pewna pani, że pani tyle rzeczy ma do zrobienia, żeby pani w jednym ciele tego nie dała rady zrobić. I ona mi powiedziała, że ma pani podzieloną duszę. No ja tego nie będę tego rozwijać, temat jest długi, nie łączy się z jakimiś romantycznymi miłościami itd., tylko z dosyć skomplikowanym układem życiowym. Ale to jest istotne, bo ja w pewnym momencie po prostu zrozumiałam, że tak jak mamy świat i mapę, to tam po lewej jest ta Ameryki, są, nie? Ale starożytne, czyli Majowie, jest cała ta kultura. I ja właściwie stwierdziłam, że nie mam z tym wspólnego. Aczkolwiek jak tam jechałam, nie wiem, czy do Ameryki, czy na Karaiby, czy do Meksyku, to ja po prostu czułam się tam jak u siebie. I to tak jakbym tam była kiedyś. Natomiast bardzo dobrze czuję się też w tej Azji, tak? Tam, gdzie były kiedyś, gdzie byli Aryowie, tak? Indie, Pakistan. I to jest mi chyba najbliższe. Natomiast no, w tej chwili jestem tu w środku i też to sprawdzałam, że dawno tutaj nie byłam. Ja się najmniej, jakby, tego, nie wiem jak to powiedzieć, dobrze czuję w Polsce. Tak jakbym ona nie była dawno, tak dawno, dawno nie była w tym domu, tak? Bo byłam tam dawno, dawno temu, właśnie w tych czasach Ariów, ja to tak nazywam. Natomiast jak gdyby to są wszystkie takie rzeczy, które można wierzyć albo nie wierzyć. Ja uważam, że to jest w dużej mierze indywidualne. Można to powiedzieć raz, a potem chyba nie do końca. Bo każdy ma inne życie, inaczej to wygląda i przez inne jakby poglądy na to patrzy. W każdym razie mi chodzi o to, że ja jestem bardzo głęboko osadzona w kulturze różnych państw, tak? Stąd wypływa też, nie wiem, znajomość języków i tak dalej, tylko właśnie ja nie traktuję tego tak powierzchu, nie oceniam, tylko po prostu jak gdzieś byłam, to czułam, czy ta energia jest moja, czy ja tam kiedyś byłam, czy nie. No i dlatego, gdy robię jakiekolwiek badania nad językiem, tym się zajmuję, to po prostu czuję, że to nie jest takie, że tylko tak Polska, czy nawet Lechia, czy Słowiańszczyzna, tylko to jest takie dużo głębsze. Dlatego interesuję się sanskrytem i tak dalej.
Natomiast ci Amerykanie i Majowie to czekają. Jeszcze czekają na moje zainteresowanie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Może to przyjść w drugiej połowie życia. Dobrze, to ta Baba Jaga. Tak, ja tylko mam ksywkę, taka jesteś wredna. Mimo, że pozornie, no właśnie. W każdej kobiecie są archetypy tak naprawdę takie cztery bogini. Ja mam mocne te trzy. I te są słowiańskie. Ta z lewej to kto? Marzanna. Ta tutaj w środku to Łada. A tam dalej to Dziwanna. Ja łączę bardzo dużo, nie widzieliście, bardzo fajne obrazy, tak, Marzanna jest taka, no, taka jest Marzanna. To jest jakiś rosyjski, nie pamiętam w tej chwili autora, ale rosyjski autor, mocna jest. To skrajna opcja. W każdym razie, tak jak powiedziałam, powiem wam to w perspektywie takiej starożytnej, czyli archetypy, czyli to boginie, ale one jednocześnie odpowiadają pewnym żywiołom, które są cztery i wszystko jest osadzone w takim kole przemian. Bo jak na przykład idziecie sobie zrobić jakąś analizę, nie wiem, zodiakalną czy jakąkolwiek, to dostaniecie takie kółko zazwyczaj i powiedzą wam, jakie planety macie aktywne, które żywioły i tak dalej, i tak dalej. I to się wszystko przekłada na mitologię. Tak naprawdę wszystko się łączy. Ale mitologia jest taka bardziej obrazowa i wtedy łatwiej pomyśleć, kim jesteśmy. Ja mam te trzy aktywne, a najważniejsze są takie cztery i tej czwartej tu nie ma. Jakiej tu nie ma? To jest mój na przykład rozkład. Tylko taki, bo jak gdyby po trochę bazgrolony. Ale zobaczcie, że tak jak macie rozkład, to ja mam tą Marzannę, która jest tutaj ryby, jeżeli ktoś jest, na przykład, mam słońce w rybach. Jeżeli ktoś jest pod znaku ryb albo wodnika, to jest ta zima. No i zima to jest Marzanna, czyli taki element takiego marzania, zimy, zakańczania, tak? I metamorfozy też, bo, no właśnie, bo Marzanna bezpośrednio łączy się z Dziwanną. Dziwanny mam na ascendencie, więc jak gdyby ktoś mnie poznaje, to tak myśli, że taka miła i łagodna, po czym się okazuje, że chyba trochę wredna. Więc jak gdyby można mieć coś głęboko w duszy, a na wierzchu coś innego. Natomiast po środku, teraz wam mówię tak trochę z astrologii, a trochę ze słowiańskiej mitologii, natomiast to wszystko, tak jak mówię, jest połączone. Zaraz będę dokładnie tłumaczyć. W każdym razie tu po środku jest tutaj zima, tam lato, tu wiosna, a tutaj jesień. I jesień związana jest z Ładą. Łada, ta bogini Łada, Lada, ta, która układa, doprowadza do ładu. To jest tuż przed zimą. Ale Łada odpowiada takim znakom zodiaku jak strzelec, skorpion, tym takim bardzo trudnym, które odpowiadają właśnie wiedźmom. To jest właśnie ta wiedza. Łada ma wiedzę. Po drugiej stronie, coś, co u mnie jest dosyć słabe, to jest Mokosz, tam, gdzie jest wiosna. Mokosz, jeżeli ktoś ma na przykład byka mocnego, czy jakiekolwiek archetypy, tak tam, banan, byk, bliźniak, ale tak naprawdę koziorożec też, to jest mocna ziemia, więc ta Mokosz jest taka mocna też wtedy. No dobra, ale zacznijmy tak ogólnie o kobiecości, o kobietach. Więc tak jak powiedziałam, będę trochę mieszać, jak gdyby łączyć żywioły, energię i archetypy. No i jak macie koło przemian. Koło przemian to tak jak mówiliśmy tutaj wczoraj, bo mówiono, że wszystko jest jednością, my wszyscy jesteśmy jednością. Energia kosmiczna jest jedna, przenika wszystko. I najbardziej podstawowe jest powiedzenie, że wszystko jest po prostu jednością i całością i to jest to koło. Nie? Ogólnie najpierw jest koło. Natomiast jak wchodzimy w szczegóły, to się okazuje, że jednak są pewne dwie energie opozycyjne w środku tego koła i one się non stop jedna w drugą przemienia. No i to jest ta energia męska i żeńska. I podejrzewam, że każdy to słyszał z was, bo bardzo dużo teraz się mówi o tak zwanej świętej kobiecości, świętej męskości, te elementy. A to są po prostu takie dwa elementy w tym kole przemian, czyli jakby
energia żeńska, która ma pewne konkretne cechy, i energia męska, która ma też konkretne cechy. I chyba najłatwiej to jest zrozumieć, bo yin yang nie wiem na ile jest proste do zrozumienia, bo już się spotkałam z tym, że mi się wydaje, że tak każdy wie, co to jest yin yang, czyli ten symbol. Natomiast chyba niekoniecznie, więc ja często mówię, że łatwo spojrzeć jest na koło roku, bo to są pory roku. I w tym momencie takie pory, które powodują wzrastanie, taka energia yang, czyli taka aktywna, to jest wiosna i lato, a jesień i zima to jest takie opadanie i to jest energia yin. I tak można na to popatrzeć. I jest to zupełnie neutralne, tu nie ma żadnego nacechowania, nie można mówić, że jedno jest dobre, drugie jest złe. Absolutnie to jest wszystko neutralne, to po prostu tak funkcjonuje Bóg, tak? Energia kosmiczna. Tak funkcjonuje wszechświat i tak funkcjonuje każdy człowiek. Bo człowiek też jest takim kołem, bo my ciągle przechodzimy cykle. Wszyscy razem jesteśmy jednością, ale też każdy człowiek jest jednością sam w sobie. I ma te dwie kręcące się energie, które potem jeszcze się dzielą, zaraz powiem na co. Natomiast na pewno ma te dwie energie, na tej zasadzie choćby jak funkcjonuje w cyklu roku, albo dnia, albo godziny, albo swojego własnego etapu, że coś się wznosi, a potem opada. I potem jest taka przemiana, i znowu, i znowu. I to jest właśnie ta energia, która się kręci. Energia jak jest taka, męska, aktywna, ona tak rozprzestrzenia na zewnątrz, jest bardziej związana z materią, i jest taka, no tak jak się mówi, męska energia, czyli porządek, w tym jest logika, granice i tak dalej. Energia ying to jest ta, z drugiej strony, ta opadająca, wyciszająca, jest taka bardziej chaotyczna. To, co właśnie kojarzymy z kobiecością, czyli tam jest miłość, przepływ, włączanie, akceptowanie wszystkich i wszystkiego. I oczywiście pewne rzeczy trzeba jednocześnie upraszczać i potem wchodzić w komplikacje. Upraszczać i wchodzić w komplikacje. Więc jak upraszczamy, to się okaże, że ying to jest ta kobieca. To jest ta rzeczywista istota kobiecości. No i ona jest, moglibyśmy powiedzieć, że ona jest właśnie najbardziej taka energetyczna. To jest ten największy potencjał i ona jest początkowa. Dlatego się mówi, że to ta Matka Ziemia jest istotą, początkiem, energią. A potem z tego, no tak jak z matki, która rodzi, wyłania się po prostu ta zewnętrzna, wychodząca do świata, rozprzestrzeniająca się taka aktywna energia męska, która bardziej potem pokazuje się, manifestuje, materializuje w materii, nie? I można jakby upraszczać można, tylko potem trzeba jednak wiedzieć, że w tym są też komplikacje. Ale jakbyśmy uprościli, to ta ying stanowi o tym, czy jesteśmy kobietą, jaką jesteśmy kobietą. I jest właśnie taka, jest to głównie energia. Kobieta głównie tworzy energię w świecie, w relacji. Ona po prostu jest. I najlepiej jak głównie jest, jest w procesie, po prostu jest obecna. I z tego, promieniując tą energią, działa na innych i pobudza energię męską w sobie, w swoich, nie wiem, dzieciach, synach, świecie, mężczyźnie, z którym jest, tak, mężu i tak dalej. I tak to mniej więcej działa. Natomiast jakby wszechświat jest taki męsko-żeński, żeńsko-męski. Każdy człowiek, tak wygląda, jest, ma i męską, i żeńską energię. I jak wchodzimy w relacje, to też jest tak, że układamy się na zasadzie tej polaryzacji. I teraz komplikacja jest taka, że to się non-stop zmienia, tak? Czyli procenty są różne, każdy człowiek jest inny. To oznacza, że jeżeli, co stanowi o tym, czy jesteśmy kobietą? No, że mamy większość energii żeńskiej, no i powinniśmy mieć trochę męskiej. A mężczyźni mają większość energii męskiej i trochę żeńskiej. Natomiast ile, jak to wygląda, to się ciągle zmienia, bo jesteśmy różni, jesteśmy w różnych etapach, w różnych relacjach i oddziałujemy na siebie. Więc jakby trudność polega na tym, żeby rozumieć, jak to wszystko, jak gdyby uważność jest potrzebna, tak? Jak to się zmienia. To jest to samo, tylko zapisane po angielsku. Teraz jak sprawdzamy to yin-yang,
Skąd to pochodzi, że niby Chińczycy to wymyślili, ale jak się pogrzebi głębiej, to się okazuje, że no tak, ale to jest stare, jak swastyka. Zaczynacie grzebać, no to czyja jest ta swastyka? No na pewno nie Hitlera, nie? Ale potem czyja? Słowiańska, no ale Hindusi też mają. A jak się pogrzebi głębiej, to w Ameryce Południowej też jest. Więc są pewne symbole, które są tak głębokie w filozofii przyrody, najbardziej podstawowe w matrycy odzwierciedlające, jak funkcjonuje wszechświat, że one po prostu były, po prostu jakby przyroda je odbija, a na pewno były nawet nie tylko u tych Aryów, ale od najstarszych pierwotnych cywilizacji, tych, nie wiem, przed jednym kataklizmem, przed poprzednim i nie wiemy dokąd sięgać, wszystkiego nie wiemy. No i to jest to. Najbardziej podstawowe symbole to są właśnie koło, podział na dwa, potem podział na cztery, potem na 12 i tak dalej, tak? Natomiast to nawet sami Chińczycy mówią, że to nie jest jakby ich, to jest gdzieś dawno, dawno ten symbol tam już był. Pewnie na poziomie, nie wiem, jakichś szamanizmu, tak, tych najbardziej pierwotnych. To tak przynajmniej do tego, co ewentualnie jest gdzieś tam zapisane. Kolory też są, bo, no właśnie, jakby mamy yang, to zazwyczaj się rysuje białe, ying, zazwyczaj się rysuje ciemny jakiś kolor. Natomiast już, tak jak widzieliście, ten układ, to się kręci. Najbardziej sensowny jest ten, taki wyjściowy, bo energia ta męska, yang się wznosi, ta druga opada. Ale ponieważ się kręcą, to tych ying, yangu, tak możecie znaleźć się różne, tak? I takie, i takie, i takie. To wszystko jest prawda, ale jak ktoś zaczyna, chce to zrozumieć na początku, to najlepiej no chyba ten pierwszy od lewej. Chociaż ta strona prawa-lewa też dosyć istotna niby jest, bo prawa niby męska, a lewa żeńska. Więc z tego względu ja bym wybrał akurat tą u góry z prawej strony, nie? Że jest ten od góry do dołu, ale jest od prawej i lewej. No zależy, kto patrzy z której strony też, nie? Nawet w ciele ludzkim jest tak, że jest to i tak jak powiedziałeś, prawda i odwrotnie prawda, ponieważ nasz mózg, prawda, tak naprawdę lewa półkula jest bardziej męska, w sensie takim, że to jest ta logiczna, porządkująca. No, a prawa półkula jest ta, dziecko się rozwija do 7 roku życia, ta kreacyjna. Natomiast to przecież działa na skrzyż, jeżeli chodzi o ciało. Więc już tutaj jest powiedziane, że jak to wszędzie w tej starożytnej wiedzy. Tak i nie, prawda? I obie rzeczy są prawdą. I teraz jeżeli ktoś próbuje rozłączać ying od yang, a już na pewno jak sobie włoży w głowę, że jedno jest dobre, a drugie jest złe, no to wchodzi stricte w manicheizm, takie rozdzielanie i jest w systemie religijnym, który ustawia jakiś szablon. Typu katolicyzm, religie, które mówią, że Bóg jest tylko dobry, a nie jest zły. A to tak jakby powiedzieli, dzień jest dobry, noc jest zła. Bo na takim poziomie wszechświata nie ma rozróżnienia, bo nie można powiedzieć, że noc jest zła, prawda? Albo że ciemność jest zła. Jest ying, czyli ona jest ciemna. Tam jest ten chaos większy. Tam są rzeczy trudniejsze, takie do przerobienia z sobą. Natomiast natomiast nie można powiedzieć, że to jest dobre, złe. Aczkolwiek jest taka transmisja u mnie na Facebooku, jak chcecie tam wejść. Ja analizuję samo słowo dobro i zło. To w samym rdzeniu te słowa nie są ani dobre, ani złe. To dokładnie mówi yin-yang, czyli jedno jest aktywne, drugie jest nieaktywne. Idźmy dalej. Jak dzielimy to koło, dzieliliśmy na dwie części, to potem możemy to dzielić dalej. Oczywiście Chińczycy mają wszystko, nie tylko oni. Gdzie my nie wejdziemy, teraz jest tak dużo tych grafik, te wziąłem z internetu. Jest bardzo dużo grafik i faktycznie to można z każdej perspektywy na to patrzeć, tak? Bo w tych znaków, symboli, kół, gwiazd, czyli odcinków wpisanych w koło, jest ogromny potencjał. I można to przykręcać na wszystkie strony i dzielić koło na tyle, ile chcemy. Na wszystkie najlepiej te święte liczby, tak? W każdym razie mamy żywioły. Żywiołów jest jakby, zależy jaka, według jakiej filozofii, ale można by powiedzieć, że ich jest 4. Tak byłoby najprościej. 4 żywioły,
czyli jakie? Tutaj jest trochę ich więcej, ale no, cztery podstawowe. Powietrze, ziemia, ogień i woda. Cztery. Teraz też można sobie powiedzieć je w dowolnej kolejności, ale tak naprawdę to, w jakiej kolejności mówimy, to zależy od tego, jakby, co chcemy powiedzieć, ponieważ one mają pewien porządek, na przykład twórczy, ten destrukcyjny, jakoś wpływania jedne na drugie, przenikania się i tak dalej. Ale ponieważ mówimy o kobiecości, no to chodzi o to, żeby zrozumieć, że... czekajcie, gdzie to jest? No dobra, zostańmy tutaj na razie. Że znowu, tak jak mówiłam, że dwie energie są w człowieku, tak i te cztery żywioły są w człowieku. I jakby żeby siebie poznać, to dobrze jest po prostu widzieć, jakie się ma jakby ile, jakiej energii, tak, czy jestem kobietą, czy mężczyzną. Niektórzy się bardzo głęboko ostatnio nad tym zastanawiają, tak? No ale to jednak jest ważne, tak, żeby wiedzieć i że wiedzieć to, że świat nas może jakby odbierać nam jakiś rodzaj energii, który jest nasz tak naprawdę. Ale jak wchodzimy w żywioły, to po prostu jest jakby łatwiej to zrozumieć. A jeszcze łatwiej jest, jak wejdziemy w to koło przemian i podzielimy to jeszcze na 12 i to 12 to tak, albo to są zodiaki, czyli no właśnie, co to są te znaki zodiaku? Bo z astrologii tropikalnej mamy 12, w tej wedyjskiej mamy 27. Wszystko jest prawdą, bo wszystko na siebie nakłada. To są po prostu pewne, one się łączą z mitologią i one się łączą z takimi jakby, to jest taka jakby wzór pewnej osobowości albo wzór zachowania, wzór jakiejś postawy, czegoś, co jakby jest nam potrzebne, żeby funkcjonować w świecie. I my wchodzimy w życie z aktywnymi pewnymi rolami czy znakami i innymi mniej aktywnymi. Tak samo żywioły. Mamy jedne bardziej aktywne, mamy ich więcej, a innych mamy mniej. Ale tak jak powiedziałam, to wszystko ze sobą się łączy. To oznacza, że te archetypy, czyli te moce... Można to zamienić, proszę. Włączyłam znowu. Na zieloną musi. Tak. Liczyk. Słychać? Nie. Tak, sobie. Tak, te archetypy, czyli te pierwsze wzory zachowań czy osobowości, można połączyć z energiami. I też w różny sposób ludzie to dzielą, natomiast... To jest, Boże Święty, chyba znowu baterie podają. Jeszcze albo ten kabelek. No dobra. Szybko baterie podają. W każdym razie mamy cały czas te dwie energie, męską i żeńską. I z tej strony znaki zodiaku to każdy zna, prawda? I mniej więcej wie, jakie ma. Więc jakby te znaki zodiaku ja zapisałam po tej stronie. O, znowu się wyłączyło. Czyli chyba baterie. Natomiast... Z tej strony zapisałam, one odpowiadają pewnym archetypom właśnie, czyli pewnym postawom w świecie. No i faktycznie z tej strony są bardziej męskie, z tej bardziej dzień żeńskie. Jak coś takiego mamy, to naprawdę bardzo prosto jest zrozumieć, kim my jesteśmy. Ponieważ... Dobra. I w tym momencie jakby może... Patrząc na swój zodiak, nawet na ascendent, nie wiem, słońce, możemy po prostu stwierdzić, kim my jesteśmy i jakie mamy mocne archetypy, tak? Co mamy mocnego. I jednocześnie możemy wiedzieć, jaką mamy energię męską albo żeńską. Rozumiecie to? Zrozumiałe to jest? Tak. I tak jak ja mówiłam na przykład o sobie, że mam tą ładę, dojdziemy do tych bogów, bo to jest prostsze do zrozumienia, to łada to jest mag, a to jest męski. I na przykład moja energia męska wypływa z bycia no, tym magiem. Znaczy w sensie chodzi o wiedzę. Ponieważ tak naprawdę zajmowanie się wiedzą
i uczenie, to jest dosyć męski archetyp. To nie jest żeński. Kobieta zazwyczaj zajmuje się dziećmi do 7 roku życia, potem tak naprawdę dzieci wchodziły, to też się przerwa. Dzieci wchodziły w energię. No na przykład chłopcy wchodzili w energię męską, a dziewczynki w energię żeńską i wchodziły we wspólnotę. Natomiast jakby stricte kobieta nie uczy niejako, chyba że taki, taka starsza już matrona. Natomiast matka nie uczy, matka po prostu jakby bierze to dziecko i w swojej aktywności to dziecko coś tam przyswaja. Ale to nie jest stricte uczenie. Przekazywanie wiedzy i te wszystkie elementy, takie role są męskie. Wojownik, lekarz, mag, buntownik, król i wizjoner, a te są żeńskie. Rolnik, trickster, matka, artysta, kochanka, idealista. Bo zazwyczaj jak ktoś ma tylko znaki zodiaku, to nie do końca rozumie, ale właściwie co to znaczy, że ja mam ten znak zodiaku? Natomiast to znaczy jakby w jaki sposób funkcjonujesz w świecie. Powiem wam na swoim przykładzie. Długo w życiu miałam bardzo dużo żeńskiej energii, znaczy zawsze miałam dużo żeńskiej energii, ponieważ miałam aktywowane te artysty głównie, to jest taki bardzo kreatywny archetyp, on jest żeński, matka i idealista, czyli ryby. Tylko że z powiedzmy wychowania, miałam trudne dzieciństwo, to doszło do tego, że te męskie były takie dosyć stłumione. A poza tym ja zawsze byłam zamknięta w sobie i jakby tak naprawdę to miało być tak, że one się aktywowały dopiero w pewnym momencie. Jak ktoś mnie tak przyciśnie do muru, to jak gdyby mi się aktywuje ten wojownik. Co to jest wojownik? To jest energia obronna u kobiety. Ona powinna być. No ale jeżeli jest jej za dużo, to z tego powstaje feminizm. Tak. Z męskich ja mam tego wojownika trochę, lekarza i maga. Tak? Natomiast króla na przykład mam dosyć mało, dlatego że mam mało tego żywiołu ziemi, a mam dużo na przykład ognia. No i teraz jak ja wiem, jak gdyby jaką mam i jaki mam zestaw, to jestem w stanie dobrze siebie ocenić i zobaczyć, jak gdyby, gdzie się męczę, gdzie funkcjonuje dobrze i co mi jest potrzebne, tak? Albo dlaczego coś tam w życiu mi nie działa. Słychać mnie? Tak. W każdym człowieku jakby są wszystkie te energie, wszystkie te archetypy, 12, a nawet więcej, i jesteśmy pewną całością. No ale jak wchodzimy w relacje, no to ta sprawa się komplikuje, bo nie dość, że my funkcjonujemy ze sobą energetycznie, czyli kobieta ma więcej energii żeńskiej i ma trochę męskiej. Ale i teraz zależy ile. Jeżeli ona ma dużo żeńskiej, to zazwyczaj przyciągnie, bo to wszystko jest na zasadzie wibracji, przyciągnie kogoś, kto ma dużo męskiej, a trochę tylko żeńskiej. No i wtedy oni się będą jakby dobrze ze sobą funkcjonować. Tak? Tutaj jest Shiva i Parvati, zupełnie albo Sati. Nie wiem, no tutaj jest piękna para słowiańska, ale jakby te układy były właśnie na tej zasadzie, że im bardziej żeńska jest kobieta, tym bardziej męski jest przy niej mężczyzna. I ja właściwie dlatego stwierdziłam, że ja już nie chcę jakby uczyć dzieci, natomiast uważam, że kobiety dużo więcej teraz potrzebują kontaktu i takiego, jakby pół życia widziałam, że są problemy, tak? Jest indoktrynacja, jest taka zagubienie i tak dalej. I ja też taka byłam i szłam jak gdyby tą swoją drogą poszukiwania siebie, ale zawsze gdzieś obok mnie były inne kobiety, które też szukały, ale jak gdyby mając tego swojego maga, to jak gdyby trochę tak jakbym ciągnęła te inne kobiety, nie starsze, nie wiem, jakieś babcie, ciocie, które jechałam gdzieś na wakacje i po prostu wakacje polegały na tym, że ona mi opowiadała swoje życie, nie? Ja nie miałam za dużo lat, ona mi opowiadała wszystko, o tym mężu i co on tam robi i tak dalej. I to jest taka energia wiedźmy trochę, nie? Żeby to znieść, a potem po prostu było mi z tym dosyć ciężko. No ale pisałam te swoje wiersze, tworzyłam piosenki i w kreacji, czyli jak gdyby przez tą żeńską energię słuchania i przetwarzania tego, albo robiłyśmy coś razem, pracę albo jakieś kreacje, i stwierdziłam, że to jest to.
jakby bycie razem z kobietą jakąś i przetwarzanie tego wszystkiego przez żeńską energię, ale jednocześnie uczenie się o sobie, jak gdyby wiedza. No ale w drugiej części życia okazało się, że mam trochę więcej mówić o tym, tak? I aktywnie bardziej porównywać. Teraz ludzie mówią, że nie mieszajmy wszystkiego energii z archetypami, a ja uważam, że to pomaga. Ponieważ jak ktoś tylko mówi, to jest taka energia, a to jest taki archetyp, no to tak, nie wiem, czy tak do końca wiadomo, o co chodzi. Czy to jest tak prosto siebie zrozumieć. Natomiast jak weźmie się obrazy, czyli na przykład bogów i boginie, albo coś, co wszyscy uważają, nie wolno dotykać kabały i tarota, a ja uważam, że nie, bo to też powstało później niż ta pierwotna cywilizacja. A jak się to poanalizuje, to się widzi, że ten tarot, ta kabała, to jest to samo, co mitologia. To jest tylko taka jakby mitologia, która jest spójna z tymi wszystkimi pierwotnymi. No i w związku z tym mamy te boginie. To jest Mokosz. Tu, tak jak mówiłam, mamy Marzannę, Ładę i Dziewannę. To jest Mokosz. To są moje obrazki. Mokosz! Jak ktoś... Teraz tamten wcześniejszy? Tak, no a to będzie... Mokosz, tak. To są z internetu. Ja tutaj nie pamiętam autora, ale z internetu. Zaraz wam powiem trochę o tych kobietach. To są moje zdjęcia. O właśnie. To kreacja ta moja. W pewnym momencie ktoś mi powiedział, fajnie jak ty tak mówisz, ale najfajniej po prostu jak zrobisz jakiś film, albo taki wgłupiasz się, bo to jest jakby inny taki wymiar. Więc ja robię takie rzeczy. Tutaj to ja myślę, że każdy wie, o co chodzi. To jest Mokosz. Mokosz to jest ta kobieta, ziemia, macica, ta prawdziwa ta matryca. Natomiast ja nawet nie myśląc, co ja w ogóle robię, robię sobie jakiś film. To jest takiego filmu, który robiłam, taki jakiś, nie pamiętam nawet. I w pewnym momencie mówiłam, ja zrobiłam to. Tak? To jest kobieta, kobiecość. Nawet jakby nie wiedząc. Tutaj jest ten potwór. W Wedach ten archetyp Mokosz, czyli tej bogini ziemi, tej wiosennej, to jest ten byk, ta bogini z rogami, tak samo jak Łada, zaraz wam powiem o boginiach z nogami i rogami, to tam odpowiada temu Bóg Yama. No i nie należy tego się bać, Bóg Yama to jest ten Bóg z podziemi, to jest ten koziorożec, dlatego mówię, że to jest byk i koziorożec, boginie z rogami, dlatego, że to jest ta, która orze ziemię tymi rogami. To jest ten moment, jak gdyby, że trzeba tą ziemię naruszyć, spulchnić i tak dalej, żeby wszystko mogło wyjść i żyć. No i jakby niektórzy mówią, że to jest straszne. No nie, to nie jest straszne, ale to jest taka rzeczywista, bardzo zmysłowa, taka intensywna, cielesna kobiecość. Taka ziemska. To tutaj też są moje zabawy, też sobie możecie zobaczyć. Ja takie rzeczy robię, czyli przebieram się na przykład, na kręgach też takie rzeczy robimy, że się przebieramy i patrzymy, co komu pasuje. I to są te cztery boginie, tak? Mokosz, Dziewanna, Marzanna, Łada. I teraz te dwie na górze są, to by była wiosna, tam jest lato, nie? Tutaj jest jesień, nie, to jest zima, tam jest jesień. I kolorystycznie to też mniej więcej tak wygląda. I jak gdyby energetycznie. Te dwie, zima i jesień, to są takie trudne niby, to jest ta energia schodząca, a tamte są te rozkwitające. No dobra, to teraz te boginie z... Bo to jest tak, jak macie koło przemian, to normalnie ten krzyż jest prosto. Zazwyczaj rysowane jest prosto i możemy się umówić, czy jak gdyby, czy gdzie będzie wiosna, tak jak to ying, yang się kręci, nie? Że może być raz, że tu wiosna jest w tym, potem w tym, ale to nie ma znaczenia za bardzo. Natomiast ważne jest, że krzyż jest prosty, jeśli chodzi o normalny cykl roku. Czyli cykl przemian, czyli tą metamorfozę, bo to jest taka przemiana, nie? Natomiast zauważyłam w pewnym momencie, że jak ja na przykład mam jakąś życiową przemianę, albo przychodzi do mnie ktoś i mówi, że mam jakiś trudny okres, jakiś punkt zmiany, to stwierdziłam, że okej, to jest tak, że wtedy jakby działają najbardziej u tej osoby i u mnie te archetypy po skosie.
I to jest taka metamorfoza roku, czyli taki cykl przemian, taki osobisty bardziej, w sensie wymuszony przez nasze życie, albo my jakby chcemy to zmienić. I wtedy rzeczywiście są te cztery bogini. No niedobrze, że nie ma tego mikrofonu. Bo mi kozy chciał. Baterię długo pociągnął, a może się tam. Aha, dobra. A ja to już teraz zauważyłam, że sprzęty wysiadają, więc też nieczęsto muszę komputer zmieniać. Naprawdę. Za mocna jesteś. Co w tym jest? Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, kiedyś miałam jakiś wieczór autorski czy coś. Przyszłam, chwilę mikrofon podziałał, potem nic. Nie fajne to jest, ale tak jest. Psuje. Jeszcze przyciśnij, żeby było na zielono, nie? Tak, na zielono. To jest jasne. Zobaczcie, jest to, bo to jest ze słowiańskiej mitologii. Czyli tu jest Mokosz, wiosna, tam jest Ciwanna, tu jest Łada, a tu jest Marzanna. Nie będę wam tłumaczyć dokładnie, jak ktoś chce, to u mnie bardzo dokładnie jest wytłumaczone znaki połączone z obrazami i tak dalej. Ja robię tego typu transmisje, bo jakby zawsze wszędzie jest ten język, bo język jest jakby taką bazą symboli, natomiast oprócz tego jest obraz, czyli bogini, bóg, moc jakaś, tak? Natomiast chodzi o to, że jak ktoś przechodzi zmianę jakąś, transformację w swoim życiu, to zazwyczaj opiera się to na tych, znaczy zawsze opiera się na tych czterech boginiach. I teraz te dwie tutaj, Mokosz i Łada, to są, jak to ja mówię, boginie z rogami. Ale jak zobaczycie właśnie obrazy z mitologii, to one właśnie tak wyglądają, one mają rogi. Ponieważ tutaj te dwie to są boginie i jednocześnie kobiety, które mają dosyć silną energię męską. I teraz jak ja mówię, że jakby, nie wiem, przychodzi do mnie ktoś na przykład, kobieta, i ja mówię, ty masz taki, zwykle tak mówię, ty masz taką ładę najsilniejszą. To jest takie coś, jak pójdziecie do astrologa i on wam powie, masz mocną Wenus albo coś tam. To jest mniej więcej to samo. Ale ten obraz Łady jest prostszy, bo można pójść, obejrzeć tą, nie wiem, ten obrazek, poczytać w mitologii, kto to był. No i wtedy trochę można zobaczyć lepiej siebie. Mokosz to jest ta z rogami, w sensie ta, która pracuje. To jest ten byk. Jeżeli ktoś ma mocnego byka, to jest osoba, mówimy o kobietach głównie, nie? Skupmy się na kobietach. To jest taka kobieta, która jest dosyć mocno w ziemi, osadzona w ziemi, pracuje, jakby dla niej taka rutynowa praca jest w porządku, jest dosyć taka uziemiona, jej może się życie zmieniać, ale ona nie jest taka, za przeproszeniem, fiu-bździu. Stabilizacja jest istotna, tego typu rzeczy. I to są te rogi, czyli ten taki dosyć mocny element męski. I to jest ta Mokosz, która to jest ta, ten bóg Jama, ta Durga taka bogini naprawdę bardzo macierzyńska, taka matrona już od właściwie dzieciństwa. Ta, która trochę wszystkich poucza, taka, prawda, odpocznij, uspokój się, taka wszystkich zadba. To jest ten archetyp, ale ona właśnie ma to rogi, czyli ona naturalnie jak gdyby jest, rogi to jest też korona, nie? Czyli ona jakby naturalnie jest taką boginią taką, cesarzową, i ona jest podobna do tej po drugiej stronie, która też ma rogi, ale te rogi odpowiadają bardziej wiedzy. Tak, ta zajmuje się bardziej pracą, dziećmi, domem, gospodarstwem, Mokosz. Przetwarza. To jest ta kobieta, która jest w ciąży i ona tworzy z siebie, ze swojej materii to dziecko, tak? Natomiast tutaj... i Mokosz, jak zobaczycie Mokosz słowiańską, to ona jest jakby boginią życia, bo ona ma kołowrotek, to jest ta związana z tym wiciem życia, tak? To jest naprawdę zupełnie bazowa kobiecość. Jeżeli któraś z was ma to Mokosz, czyli na przykład byka, czy nawet koziorożca, to oznacza, że to jest właśnie ta,
taka dosyć dużo męskiej energii w tym jest, ale to jest dobre, to jest takie osadzenie. Ale oczywiście to oznacza, że zazwyczaj nie przyciągniecie mężczyzny, który jest też w takim archetypie, tylko raczej tego, który będzie tak bardziej was poruszał, w sensie z większym archetypem powietrza albo ognia, tak? I to jest naturalne, że ten jakby łączymy się i potrzebujemy tego żywiołu albo tego archetypu, którego nie mamy w sobie. Natomiast jeżeli, no tutaj Łada to mówiła, tak? To są wszystkie te intelektualistki, kobiety wiedzy, nauczycielki, te właśnie wiedźmy. I te rogi oznaczają, to znaczy ja nie jestem taka skłonna do mówienia, że feminizm jest fuj i tak dalej, bo to jest bardzo złożony problem i feminizm, a neofeminizm i tak dalej. Natomiast bardzo dużo kobiet, które mają tutaj mocny ten archetyp ten albo ten, czyli dosyć dużo męskiej energii albo do pracy i ogarniania życia samodzielnie, albo do intelektualizmu, nauczania i tak dalej, wchodzi w ten szablon feminizmu łatwo. I dobrze by było, jakby się zastanowiły, te co na przykład przychodzą do mnie, no to ja mówię, no to nie jest takie, że ktoś cię zmusił, zindoktrynował. Ty naturalnie miałaś taką tendencję, ale teraz trzeba obudzić też te inne elementy, które zostały jakoś zamiecione pod dywan na przykład, pod wpływem, nie wiem, często rodziców, szkoły, wychowania i życia, tak? Bo się weszło łatwo w ten szablon, ale potem się nie zauważyło, że ups, te inne archetypy, albo żywioły, albo energie, bo nieważne jak to nazywać, te inne elementy nas zostały stłumione. Tak? Więc jak gdyby cały czas z tym chodzi o równowagę, o to, że jak mamy coś jednego mocnego, to żeby to się nie rozpanoszyło, po prostu nie zajęło przestrzeni dla wszystkich innych. Więc tutaj te dwie boginie z rogami, tak jest dosyć mocną męską energią. Ja na przykład mam tą Ładę, nie? Nie mam Mokosz. No, ale z drugiej strony mam bardzo mocne te, ale to nie jest tak, jakby miałam to, ale niektóre rzeczy zrobiłam świadomie. W związku z tym, jak ktoś mnie widzi, to nie widzi zwykle tej. Ona jest pod spodem. I w ogóle energia męska u kobiety powinna być taka pod spodem, taka do wyjęcia w razie czego. Natomiast na zewnątrz powinno być widać energię żeńską, czyli z tych. Dziewanna i marzanna. Teraz dziewanna to jest dziewanna. To jest dziewanna. Ta dewa bogini, ale ta taka lato, tak, te zmysłowość, seksualność, piękno, harmonia, tak, takie życie po prostu, jakby u dziewanny, bo marzanna przemienia się w dziewannę, nie? Zima zamienia się powiedzmy w wiosnę, natomiast dziewanna to jest tak wiosna, lato i to chodzi o to, że śmierć zamienia się w życie. I teraz ta najgłębsza istota kobiecości to jest życie i śmierć. I to jest taka czysta energia żeńska, ale chodzi o to, że to jest ciągle przerabianie tego i przemienianie się, bo tak jak powiedziałam, wszystko jest zamienne. Jak patrzycie na to ying, no to na dobrą sprawę to jest śmierć, w sensie wygaszanie. Mężczyzna jest aktywnością, jak on przychodzi do domu, to zadaniem kobiety tak naprawdę jest intuicyjnie go uspokoić, wyciszyć, a to jest uśmiercanie i to mi marzanna. Czyli jednym aspektem takiej mocnej kobiecości, energii żeńskiej jest dziewanna, drugim marzanna. I teraz dziewanna powoduje jakby wysyłanie tej energii, obracanie energią, życie, przepływ, miłość, wszystko to. Natomiast marzanna, no to jest ta kobieta zima, ta taka ta wredna jędza i tak dalej, ale to jak gdyby jest też ten aspekt, że to jest ta, która wycisza wszystko, tak? Ta, która uspokaja taką zbuzowaną energię męską. To właśnie. Zginęła ona, no dobra. I ta, która, no nie wiem, jak wam się kojarzy marzanna? Bo marzanna to jest też ta, która, tak, na przykład z rodzeniem dzieci zazwyczaj kojarzymy mokosz, bo to jest ta macica, ta, która rodzi i tak dalej. Ewentualnie dziewannę, bo to jest ta zmysłowa. Zaraz wam powiem o cyklach jak gdyby rozwoju kobiety, tak? Natomiast marzanna, no marzanna to jest
ta, która jak gdyby, jest kobieta brzemienna, ale ona w pewnym momencie rodzi to dziecko. I jak rodzi to dziecko, to zazwyczaj mówimy, że to jest marzanna, ponieważ to marzanna powoduje oddzielenie i jak gdyby zakończenie pewnego etapu, metamorfozę. A urodzenie dziecka jest tak naprawdę śmiercią tej unii kobiety z dzieckiem. I ta unia kobiety z dzieckiem, kobieta w ciąży, to jest mokosz, nie? Natomiast marzanna to jest ten moment oddzielenia, tak? Oddzielenia, wyciszenia, takiego doprowadzenia się do stanu całkowitej, jak gdyby wtedy, kiedy materia całkowicie się wygasza, zostaje czysta energia. Dlatego ona często pokazywana jest jako biała. W ogóle nie ma koloru. Ona jest po prostu czystym potencjałem i nicością. Taką, no tak, taka, albo inaczej mówię, czarna dziura. Czysta, skupiona energia, jak gdyby potencjał, punkt zero do nowego początku. To jest marzanna. I to nie jest złe, jakiś tak, śmierć, ale jest to w pewnym momencie śmierć, jak gdyby, ale śmierć tak naprawdę to metamorfoza. No dobra, znajdźmy te slajdy. Czy to jest zrozumiałe? Czy to jest trudne? Powiesił mi się komputer, spoko. Czego jeszcze nie było? Joanna, czy nie jest tak, że marzanna to są dwa skrajne aspekty kobiecości? Bo w symbolice, prawda, marzanna się rodzi, spalamy ją i rzucamy do wody. Metamorfoza. No, metamorfoza, ale czy da się pogodzić ogień i wodę? Da się. No da się, mówię, że jakby życie jest jednocześnie śmiercią. Śmierć nie istnieje bez życia. To tak, jak jest yin yang, tak jak ja mówię, zawsze jesteś jednocześnie jednością i jednocześnie podwójnością. Jeżeli to rozdzielisz, powiesz, że jesteś tylko, nie wiem, tak, śmierć oddzielam od życia, światło od ciemności dobro od zła, to w tym momencie jak gdyby utrudniamy sobie wiele rzeczy w życiu, tak? Bo śmierć jak gdyby tak, marzanna jest tą śmiercią, czyli dojściem do tego punktu granicznego. No na przykład jeżeli ktoś jest w żałobie, tak? To łada i marzanna pomaga. Albo po prostu przechodzenie do kolejnego etapu. Żeby przejść do kolejnego etapu, zaraz powiem o etapach, na przykład życia, tak? Co 7 lat albo co 9, tak? Na przykład dziewczynka wchodzi w kolejny etap, w Słowiańszczyźnie jeszcze były ty przejścia, rytuały, no to trzeba do końca dojść i to robi marzanna i kobiety to robiły, te właśnie te takie kapłanki, tak, że prowadziły i jakby przechodziło się do końca, potem ta metamorfoza i marzanna zamieniała się w dziewannę, czyli jakby życie od nowa. Nie można oddzielić życia od śmierci. Po śmierci zawsze jest nowe życie. W śmierci, śmierć to jest po prostu takim totalnym, ostatnio robiłam ten film, że gdyby jak umieramy, to spadają nam się powoli wszystkie nasze ciała, wiadomo, że nie mamy jednego. Dochodzimy do punktu najgłębszego potencjału, nie? Czyli śmierci całkowitej, jak już wszystko się rozpadnie. Ale to jest tak jakby taki skupiony punkt, tak? I z tego wybucha nowe. Nowe cykle, nowe życie, nowa inkarnacja. Ja lubię karty różnego typu. Zresztą powstał coś takiego jak słowiański tarot, ale to jest dokładnie mitologia. To w ogóle nawet nie można powiedzieć, że to jest inaczej. W ogóle cykl życia, no to skupmy się na kobiecie, aczkolwiek mężczyzna wygląda dokładnie. U Słowian było tak, że co 7 lat, tak? Czyli rodzi się dziecko, potem 7 rok życia jest ten zapleciny albo postrzyżyny, potem jest ten moment, kiedy kobieta wychodzi za mąż, znaczy jak gdyby jest po prostu inicjacja seksualna albo po prostu dojrzałość, potem jest już rodzina, czyli kobieta dojrzała, matka, a potem schodzimy do tej matrony, gdy już dzieci odchodzą, tak? No i na tej samej zasadzie można powiedzieć, że kobieta ma takie elementy, jakby momenty rozwoju typu jest dziewczynką i często mówimy, że to jest ta księżniczka albo królewna, potem jest królową, a na końcu jest ta cesarzowa, która ogarnia wszystkie role i jak gdyby etapy. Ale jakby klucz tego wszystkiego jest takie, żeby ta cesarzowa nie zapomniała, jak być tą dziewczynką jednocześnie. Czyli takie intensywne to dziecko w sobie. Ale oczywiście u cesarza, czyli u mężczyzny jest to samo. Tak nie można zagubić niczego.
Bo wtedy, kiedy gubimy, no to nam się ta energia, wtedy nie wiem, osoby są zgorzkniałe, nie? Tak, nie potrafią cieszyć się życiem w pewnym wieku, dzieci odchodzą i kobiety nie wiedzą, gdzie znaleźć sens życia i tak dalej. Teraz nie chcę tak dokładnie wam jakby mieszać tutaj, w każdym razie to są nadal, chodzi o żywioły. Można mówić, że tak, że jedna na przykład królowa to jest, to są uczucia, kielichy, druga to są denary, czyli ziemia, inna to jest buławy, czyli taka jakby seksualność i zmysłowość, a inna to jest miecze, czyli powietrze i takie, jakby to powiedzieć, stawianie granic. W słowiańskim tarocie jest tak, możecie sobie popatrzeć, natomiast ja wam powiem, jak to wygląda tak po prostu. Jak ostatnio jest bardzo modny tak zwany coaching i wiele kobiet w to idzie, no bo to jest sensowne, ponieważ tak jak mówię, niektóre bardzo głęboko weszły w ten feminizm albo pracują w korporacjach i są zagubione w tym sensie, że tak głęboko weszły w te archetypy, które mogły mieć z siebie, tak jak mówiłam, tą ładę czy tą mokosz i były takie aktywne i w ogóle, i takie przedsiębiorcze i tak dalej, ale mogły nawet tego nie mieć w sobie, a wtedy jeszcze szybciej się wypalają, a potem nie wiedzą, jak odnaleźć te elementy. A to trzeba wrócić do podstaw. W sensie, jak się urodziła kobieta, to ten moment pierwszy, to jest moment takiego bycia pod spódnicą matki, jak ja to mówię, czyli w takiej energii ani takiej, ani siakiej. W sensie nie wiadomo w jakiej energii, ale to jest taka dziewczynka. I teraz ta dziewczynka to jest w tych uczuciach i to są kielichy, akurat tak rysowane to jest tu, a to chodzi o to, że to jest totalna miłość, taka miłość bezwarunkowa i to pierwszy, najważniejszy etap kobiecości to jest miłość, ale to jest ta dziewczynka, to jest to dziecko, które kocha bezwarunkowo i siebie akceptuje z natury, jak dobrze jest wychowywane, tak? Naturalną jakby zachowaniem dziecka jest to, że ono wszystko kocha, wszystko mu się podoba, wszędzie jest przepływ, wszystko jest wszystkim, ona jest po prostu wszystkim zaciekawione i jak gdyby relacje płyną naturalnie. I ona jest w tym takim ochronnym kokonie, że wszyscy je kochają i jest ten przepływ. I w taki sposób kobieta też wchodzi w relacje, w sensie otwiera się, otwiera serce na poziomie czakry serca, tak? I jest taki przepływ uczuciowy w tym sensie, że ona tworzy tą, ona daje tą energię i to jest baza. Ale to jest ta dziewczynka, tak? To jest taka, ta, którą łatwo też potem zranić i to jest taka, to jest ta istota kobiecości. Potem, po tym 7 roku życia, dziewczynka wchodzi w tą energię żeńską, jest wśród kobiet, tak było na Słowiańszczyźnie przynajmniej, teraz to jakieś będą komunie i tak dalej, no ale generalnie jest w środowisku kobiet, w energii żeńskiej i idzie ku tej kobiecie takiej, która coraz bardziej poznaje swoje ciało, tak, jest zmysłowa, seksualność i to jest ten taki drugi element kobiecości, bardzo ważny, ale to nadal jest, jak ja to mówię, taka trochę większa dziewczynka, taka nadal księżniczka, jak to w tej indoktrynacji jakiejś Disneya czy innych. Zazwyczaj tam pokazują kobiety przez tę pierwszą dziewczynkę, która tak po prostu taką ma zalew uczuć i drugi to jest ta zmysłowa, taka pociągająca, taka ognista i to są te dwa elementy. Ale to nadal jest taka królewna albo księżniczka. I jeżeli kobiety zostały na tym etapie, mają obudzoną dobrze żeńską energię, natomiast problem jest, że czasami nie idą dalej, zależy jeszcze jakie mają archetypy, ale jeżeli mają mocne te dwa, czyli na przykład właśnie no, ktoś na przykład ma raka, jest pod znaku raka, to jest bardzo mocny taki archetyp, taki uczuć, taki macierzyństwa, takiego opiekowania się, tak, tak jak ta królowa kielichów. Jak ktoś ma silny, nie wiem, żywioł ognia, nie, ktoś jest pod znaku lwa na przykład, czy taka artystka, ale też taka nie wiem, strzelec, taki zmysłowy, no to jest wszystko pięknie, ale i dobrze działa na początku związku na przykład. Natomiast w pewnym momencie potrzebna jest ta królowa dalej, ta z mieczem, która trzyma miecz przed sobą, bo chodzi o to, że jak kobieta jakby ma, rozwija się, to w pewnym momencie rozumie, że jak ona wchodzi w ten związek, bo ten drugi etap, nie, to już jest ona poznaje mężczyznę, jest w jakimś związku zazwyczaj, w jakiejś relacji i w pewnym momencie musi zacząć mówić
nie, tak? Musi postawić granice. I to jest jak gdyby trzeci etap życia kobiety, kiedy ona tak dosadnie i dokładnie rozumie, zazwyczaj właśnie dopiero w relacji z mężczyzną, że no, musi ustawić sobie jakieś granice, bo musi mieć czas dla siebie, nie tylko dla męża, nie tylko dla dzieci, bo jak będzie funkcjonować tylko na bazie tych pierwszych dwóch archetypów, czyli z mężem jako królowa buław, a z dziećmi jako królowa kielichów, czyli jakby uczucia i zmysły, no to się szybko wypali, bo ona musi aktywować tą energię męską. A tym yin yang, wiadomo, tak, że kobieta ma dużo żeńskiej, ale w środku jest ta kropka. Czyli musi trochę obudzić w sobie ten element przeciwny, czyli męski, ponieważ po prostu nie będzie funkcjonować dobrze. I jeżeli na przykład, ja na przykład z urodzenia nie miałam tego męskiego za dużo, miałam tą wiedzę intelektualizm, natomiast mało mam ziemi, w związku z tym, a poza tym jest kwestia wychowania, nie wiem, jakichś szablonów toksycznych w dzieciństwie i tak dalej, że czasem kobiety nie stawiają granic dzieciom, tak? Albo w ogóle nie, ona dochodzi do tego etapu zmysłowości czy kolowej buław, a potem się rozwodzi, nie? No i zostaje z tymi dziećmi sama i wszystko ma na głowie i jakby na siłę jest wtedy wpychana w te dwa ostatnie. Czyli musi tak szybko postawić te granice, szybko zarobić na siebie i ogarnąć te dzieci. I jak do tej pory mogła być kobietą, jak taki przepływ z tymi dziećmi, to jak ma synów, to już w ogóle się robi tragedia, bo ona nagle musi ich dyscyplinować, bo ojca nie ma, tak? I to jest trudne. Ale te dwa ostatnie etapy, co powiedziałam, kiedy kobieta wyjmuje miecz i ten ostatni uziemienie, to jest ten etap, kiedy kobieta ma już te dzieci, dzieci rosną, a potem ten drugi, kiedy dzieci odchodzą i ona jest już jakby taką po prostu kobietą dla siebie. No i można powiedzieć, że to jakby tak wygląda naturalne życie kobiety. Jeżeli wszystko jest dobrze i zostaje się w małżeństwie, to kobieta naturalnie w pewnym momencie uczy się tego i wyciąga, aktywuje sobie tą męską energię. Na spokojnie, układa się z mężem, z dziećmi i po prostu stawia granice, wyjmuje ten miecz, kiedy trzeba, ale jak nie, no to ma go pod sukienką, tak? I nie pokazuje tego na zewnątrz. Natomiast uziemia się, to znaczy ma czas dla siebie, tak w pewnym momencie zamyka drzwi i nie śpi, albo tak jak urodzi dziecko, to też nie próbuje wszystkiego robić na raz sama. Tutaj zwołuje tam kobiety do pomocy, tak? Nawet jeżeli mieszkają gdzieś indziej, to jest uziemianie się, czyli ta kobieta denarów. Natomiast jeżeli tego nie zrobi, no to zostaje taką królewną księżniczką na zawsze. Nie dojrzewa tak naprawdę, nie staje się królową. I bardzo dużo kobiet tak robi. I to jest właściwie kwintesencja tego, co chciałam powiedzieć, czyli jak gdyby jak odzyskać swoją kobiecość, no to przede wszystkim tak, żeby sprawdzić, co mamy, jakie elementy, której królowej jest w nas najwięcej, czyli w sumie żywiołu, co mamy intensywne, czego nam brakuje i jakby co zawaliłyśmy. W sensie, czy na przykład weszło się w jakiś jeden archetyp i na przykład czy były postawione granice i czy my się uziemiamy. Ja mogę powiedzieć o sobie, że ja mam najtrudniej z tą królową denarów. Uziemiamy się, ponieważ mam bardzo dużo tego uczuć, tak? Takiej miłości, otwierania się, przepływu. Dodatkowo jak się jest tam artystką, pisze wiersze, no to jest naturalne. No i mam dużo ognia, tak? Non stop aktywność tworzy, jestem taką entuzjastką, tak? I właściwie to jest na tej zasadzie, że jak coś się robi, to tak do końca, a potem padam. Jakby bez przesady, umiem się teraz zatrzymać. Natomiast nie mam tego takiego naturalnego rytmu w sobie. Musiałam się tego nauczyć. No ale jakby nauczyło mnie tego życie, ale jak przychodzą kobiety, to widzę, że jakby ja tego się nauczyłam dlatego przez tą wiedzę, przez ten archetyp tej wiedźmy i tą wiedzę. Natomiast jeżeli ktoś jakby tego nie ma, no to jest trudno. Tutaj, czekajcie, może zróbmy na tym. Tutaj pokazałam, że te archetypy tak naprawdę przekładają się, najłatwiej to zrobić, jak się przyłoży to na
aktywności dzienne, albo generalnie, ponieważ te arketypy odpowiadają pewnym też aktywnościom i to jest wtedy dosyć prosto zrozumieć. Tutaj jest ten wojownik, czyli baran. Jeżeli możemy przejść przez całość, chcecie przejść, czyli każdy na przykład archetyp mogę wam powiedzieć, w jakich momentach życia on jest aktywny. Na przykład ten wojownik, czyli baran, to jest taka męska energia. I trzeba wiedzieć, czy to się ma. To jest ta kobieta z mieczem. Ta kobieta z mieczem, która stawia granice. Nie mogę mówić. Stawia granice, ale też taka, która, no wiecie, wojownik. W sensie na przykład, że kobiety te z dużą ilością ziemi, na przykład byki, to jest też coś takiego, że jak odejdą te dzieci, one są dobre często w takim wchodzeniu w życie, w związek naturalnie, wychowywanie dzieci, dom. Miałam ostatnio taki przykład w rodzinie, ale na przykład mąż zginął tak ostatnio, ona została z dziećmi. I w tym momencie potrzebny jest jej ten wojownik na przykład, czy ten mag, dużo ognia, żeby coś zainicjować. Wojownik to jest też ten na pierwszej linii frontu. Ten, kto się odważy i zacznie od nowa. Nie zostanie tylko tak w sobie, jak gdyby płacząc i pozwalając, żeby tylko inni mu pomagali, tylko wyjmie z siebie tą energię męską. Tak? U kobiety to też musi być trochę czegoś takiego, żeby umiała sama wyjść po prostu ze swoich problemów. Nie chodzi o to, żeby zaczepiać jakichś mężczyzn czy niżej rzeczy, czy nie. No chodzi o to, żeby po prostu mieć jakąś inicjatywę trochę w życiu, ale właściwie najbardziej chodzi o to, żeby walczyć o siebie. Także ten wojownik jest potrzebny wtedy, kiedy są trudne sprawy gdzieś w życiu albo w relacji, no to trzeba siebie obronić. To wojownik robi, nie? Baran. Ale też w pracy na przykład. Trzeba się trochę postawić przed szefem i powiedzieć, no przepraszam, ja mam tu ten sam zamk i chcę ten sam zrobić, co ten pan, nie? To jest wojownik, to jest baran. I czasem się tego nie ma, trzeba się tego nauczyć po prostu. To znaczy każdy ma wszystko, tylko może być takie nieaktywne. Ale jak się wie, co to jest, to trzeba sobie ćwiczyć przed lustrem i dla mnie to był problem kiedyś, nie? Więc no, trzeba się tego nauczyć. Albo taką koleżankę znaleźć, która... Można z koleżanką iść do tego szefa, nie? Bardziej wygadaną. Kobiety w grupie. W grupie są silne. Naprawdę. Pamiętam, że miałam problemy z mężem, to matka do mnie przyjeżdżała, Koziołorzec, Spalcie. Naprawdę, tak? To tak działa. Dalej jest byk. No i to jest to codzienne życie. Ja mam z tym problem, bo powiedziałam, że ja mam dużo tego ognia. Jest takie codzienne życie, no wiecie, codziennie trzeba zmyć gary, codziennie tego, ale to jest tak, że jeżeli za bardzo jest się w tym archetypie takim artystki i zróbmy coś fajnego, jedźmy gdzieś w fajne miejsce, okej, ale te podstawowe takie rutynowe rzeczy też powinny być, bo one nas uziemiają, tak, nie wiem, gotowanie też może być kreacją i tak dalej, trzeba popatrzeć, czy to się ma, czy takie codzienne życie u nas jest. Dalej są komunikacje i relacje, w sensie, czy ktoś ma bliźniaka, nie, jak sobie ustawiamy komunikację? Czy na przykład dzwonić do koleżanki i mówisz, słuchaj, potrzebuję tego i tego, czy potrafisz jakoś łagodnie w tą komunikację wejść, nie? To zależy. Dalej jest matka, rak, opiekowanie się, ale też opiekowanie się sobą. Sporo kobiet, które mają dużo męskiej energii, nie tylko nie potrafi dziećmi się zaopiekować, ale przede wszystkim sobą. Bo matka, jakby koziorożec to jest często taka kobieta, jeżeli ktoś ma koziorożca, bo byk potrafi, ale koziorożec to jest taka energia, że ona jak gdyby wszystkim zarządza w domu, wszystko, ale to jest taka matka Polka trochę. Ona powinna mieć trochę więcej tego raka, tych uczuć dla siebie, zaopiekowania się sobą. Ona po prostu siebie stawia na końcu i też jak już padnie, to dopiero wtedy tak naprawdę się sobą zajmuje, albo jak ktoś jej powie. Dalej jest lew, czyli kreatywność. I te kobiety, niektóre mówią te, co mają tylko koziorożca, no ale co ty chcesz, żeby mi jakieś piosenki pisała, czy co? No, wiesz co, nie, ale możesz pośpiewać, to tak fajnie relaksuje. Ale to prysznicem, tak, co kto lubi, no to jak się, i potem ja tak mówię, a słuchaj, a to, bo przechodzimy listę 100 aktywności, okazuje się, że coś się znajdzie, nie? Może ktoś idzie na dyskotekę, albo
nie wiem, gotować na przykład, to też może być kreacją. Jeżeli się nie gotuje tak, że robię jadłospin na cały tydzień, i jak gdyby mam na to pół godziny, więc szybko wrzucę. Jeżeli się to zrobi bardziej tak jak flow, takie fajne, nie wiem co mi wyjdzie z tego, wrzucam to jest gadka, to będzie kreacja. Dalej jest lekarz, panna. Panna to jest taka kryzys, rozwiązanie, takie coś. To też trzeba mieć. To też trzeba umieć, nie? Że no właśnie, tak jak powiedziałam, mąż ginie albo coś się dzieje, dziecko chore, mąż za granicą, no to ktoś to musi ogarnąć, tak? Ktoś musi zaradzić. W kobiecie, w żeńskiej energii naturalnie nie ma, jakby jeżeli ma dużo żeńskiej, to nie ma takiego naturalnego zaradzania. To musi wyjąć ze swojej męskiej energii. Kobieta naturalnie jednak wpada w histerię, tak? Albo jakąś taką. Natomiast z męskiego archetypu może tego nie zrobić. Znowu mi się włączyło. Świeci się? Nie. A to bateria padła. Dobra. Nic nie zrobię, to nie ma. Może się jeszcze. Co? Dobra, już kończę. Zaczęliśmy pół godziny później. Dobra. Ale wiecie, o co chodzi, prawda? Na koniec wam powiem tylko o związku. Dobra, to jest ostatni slajd. Mam nadzieję, że was nie załamał, ale... To czekaj, pokaż mi jeszcze ten ostatni slajd. A nie, już nie pokażę go, pokażę, dobra. To jest ostatni slajd i to chodzi o związek. Właściwie są dwie rzeczy tylko do powiedzenia. Jeżeli kobieta ma dużo męskiej energii, czyli na przykład właśnie ma... Męski to jest ten wojownik. Są kobiety, które naturalnie chcą być w świecie, w tej energii męskiej. One chcą być w korporacji, chcą wchodzić na kolejne szczeble kariery i w porządku. Są takie kobiety, no i jak gdyby miej to, tak? Rób to, możesz mieć swój biznes i tak dalej. Nie ma w tym nic złego, tak? To nie chodzi o to, żeby każda kobieta siedziała przygrana w domu. Zupełnie nie. Może to mieć. Teraz drugi męski tu jest tutaj. Ten lekarz, czyli ta kobieta, która właśnie radzi. Ona jak gdyby potrafi się odnaleźć w takich, jest taka logiczna, konkretna, to są nauczycielki, lekarze. Można mieć taką darmę i okej, okay, masz to, idź, rób to. Tutaj ten żółty kolejny to jest dziewiątka, czyli strzelec. No to jest ta wiedźma, to są te nauczycielki zazwyczaj, albo te, które na studiach wykładają i tak dalej, tak? Pędy do wiedzy. I kolejny męski to jest ten wizjoner, to jest wodnik. To są te, które jakby to powiedzieć, takie mają zazwyczaj tak brylują w tym towarzystwie, w takich dużych grupach, lubią fajne jakieś międzynarodowe spotkania i generalnie mają wizję. One bardzo często, nie wiem, tworzą jakieś nowe projekty w firmach. To one w domu na przykład wymyślają całe te plany, słuchaj, tutaj zrobimy dom, będziemy mieć umeblowane i tak dalej. Generalnie wymyśla całe życie, jest w tej przyszłości, ale to jest męskie. I teraz, żeby dobrze się dogadać z mężczyzną i żeby ten mężczyzna nie uciekł, w sensie, żeby nadal bazować na tych podstawowych żeńskich archetypach, no to jak gdyby nie można sobie ukatrupić, że tak powiem, tych żeńskich. W sensie musi być 12, to jest ryby, czyli idealista. To jest taka kobieta, tutaj napisałam, romantyzm duchowy, naiwny w chmurach. Nie, to nie znaczy, że od razu trzeba gdyby zapominać o całym życiu. Natomiast jak się jest w kontakcie z mężczyzną, to chodzi o to, żeby no być trochę taką, no niech on to robi, tak? Niech on mi zamówi, nie wiem, gdzieś jedziemy, to niech on to zrobi, niech on to zamówi. Ja po prostu będę czerpać przyjemność z tego, co on mi daje. Mogę poza tym z dziećmi być w innym archetypie, w pracy, w innym archetypie, ale jak się wraca do domu, to się powinno jednak mężczyźnie dać po prostu tą aktywność, a samemu być bardziej tą w chmurach, że kochanie, gdzie jedziemy? Nie wiem, gdzie jest mapa. Ja na przykład oddaję mapę już swojemu synowi, tak? Bo jak gdyby, dlaczego ja mam się tym zajmować, tak? Nie chcę. Na co mnie się tym zajmuje? Jak idziemy na wycieczkę, to mój syn to ogarnia, bo ma już 13 lat. Z żeńskich bardzo ważne jest w tej polaryzacji damsko-męskiej to te czerwone, tak? Czyli ten trickster. Trickster to jest taka kobieta, która i tak doskonale wie, co z tego wyniknie, ale siedzi cicho i tak sobie myśli, facet na przykład składa szafkę albo kupił jakieś tam meble i ona widzi, że no, chyba nie do końca to będzie pasowało, ale nic mu nie mówi,
Bo jak mu powie, to wiedzie na tą wredną jęcę i tak dalej i on straci jakby swój taki autorytet. A jeżeli ona robi to wielokrotnie, no to zdecydowanie go po prostu wybija jak gdyby z jego tego męskiego rytmu. To jest ta szynia, nie? Ta kobieta, która swoje wie, nie musi jej mieć racji, nie wykłóca się o wszystko. To jest trickster, to jest bliźniak. A wie też, że na przykład jak przychodzi teściowa, to z nią trzeba trochę pogadać. Tak, no bo jak będzie robić taką panią domu, no to nic z tego za dobrze nie wyjdzie, nie będzie miała dobrych układów, nie? To jest trickster. To jest ten, co umie ze wszystkimi się dogadać, stworzyć dobrą atmosferę i sobie jak gdyby bardziej robić takie alianse, w sensie takie... furtki. Tak. Tak, furtki, niż wszystko na ostrzu noża, tak? To jest żeńskość taka, łączy. To musi być. Musi być lew, czyli no ta kreatywność, ale to chodzi też o to, żeby być takim dzieckiem. To jest ta kobieta dziewczynka. Dzieckiem, tak, w sensie takim, że o kochanie, super, jedźmy na tą wycieczkę, to powiedz mi, gdzie jedziemy i tak dalej. To jest takie bycie dzieckiem, cieszenie się, nie wiem, patrzysz w okno i mówisz, słuchaj, jak pada. Nie, tak, nie wiem, ale zaraz będzie słońce, pozytywne podejście i tak dalej. To jest to wszystko, to musi być. Mężczyzna to chce, tak? Chce tą pozytywną, wyciszającą, spokojną energię, jak wraca do domu albo jak gdzieś tam jesteście razem. No i ostatni to jest, ostatni żeński, ważny to jest ta siódemka, czyli waga. No i to jest bardzo podobne do trickstera, czyli to jest ta, która się nie kłóci, ta, która łączy wszystkich, dąży do pokoju. Waga to jest dyplomata, jeżeli ktoś ma wagę, to jest dyplomata, taki, który no łączy po prostu, nie stara się zawsze znaleźć drogę wyjścia. Dyplomatycznie, nie stawiać niczego na ostrzu noża. Jak gdyby to kobieta, jak gdyby męską energię powinna, tak jak powiedziałam, miecz pod suknią. W ostatniej chwili, jak muszę się obronić, jak facet już naprawdę gada głupoty, no to mu powiem, nie? Natomiast jeżeli to nie jest sprawa życia i śmierci, no to nie. Tak? Na tej zasadzie. No dobra. Starczy. Dziękuję.